wnioski o wygaśnięcie mandatów radnych w ogóle nie zamieszkują, a podali jakieś fałszywe dane, bo ktoś ich gdzieś na chwilę zameldował? Wykorzystywanie osoby niepełnosprawnej do celów politycznych. Albo autor pytania niech się ujawni i on je zada. Dwa tragiczne wypadki. Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wólka Rokicka. Pożar w Talczynie. Pożar najprawdopodobniej był spowodowany wyładowaniem atmosferycznym. Święto roweru. Jest super, tylko jest strasznie gorąco, ale rekompensuje cała atmosfera. Ewelina Bożencka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Grzegorz Gregorowicz i Witold Mazur to dwaj mieszkańcy Lubartowa, którzy byli języczkiem uwagi podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Tych dwóch panów łączy kilka rzeczy. Jeden i drugi złożyli wnioski o wygaśnięcie mandatów dwóm radnym, obaj sympatyzują lub sympatyzowali z PiS, obaj także zabrali głos na ostatniej sesji. Okazało się także, że Witold Mazur już od kilkunastu lat jest związany politycznie z burmistrzem Januszem Buliackim. O tym, że Gregorowicz był blisko związany z PiS, nie było nigdy tajemnicą. Podczas sesji radny Jacek Tomasiak ujawnił dokument, z którego wynika, że związki obecnego burmistrza z drugim z wnioskodawców Witoldem Mazurem datować należy już na 2001 rok, kiedy to obecny burmistrz reprezentował na naszym terenie akcję wyborczą Solidarność Prawicy. Punkt obrad, podczas którego doszło do wypowiedzi Mazura i Gregorowicza, dotyczył pozbawienia mandatu radnego Andrzeja Kardasza i Jacka Tomasiaka. Jako pierwszy do przewodniczącego Antoniego Czopa wpłynął wniosek związany z pozbawieniem mandatu radnego Kardasza. Jego autor wskazał m.in. na nieścisłości w oświadczeniu majątkowym Kardasza. W szczególności wnoszę o analizę oświadczeń majątkowych radnego Andrzeja Kardasza od 2006 roku, w których zawarte są, moim zdaniem, sprzeczności związane z procesem budowy jego domu o powierzchni 156 m2 przez 4 lata będący jego współwłasnością, a następnie od 2010 roku w budowie o niezmiennej wartości, niejasności dotyczących spełniania wymogów prawa budowlanego i innych dowodów rzeczowych, które mogą wskazywać na rzeczywiste stałe zamieszkiwanie z zamiarem stałego pobytu w Szczekarkowie. Czytamy w piśmie podpisanym przez Grzegorza Gregorowicza. Wniosek, mimo że został złożony w Urzędzie Miasta 11 maja 2012 roku, nie był jednak rozpatrywany na sesji majowej. Miesiąc później, bo 8 czerwca, do przewodniczącego Antoniego Czopa wpływa kolejne pismo, tym razem podpisane przez Witolda Mazura, a dotyczące radnego Tomasiaka. We wniosku czytamy. Radny Rady Miasta Lubartów Jacek Tomasiak nie zamieszkuje stale na obszarze działania Rady Miasta Lubartów, co jest powszechnie wiadome w społeczności lokalnej, lecz w miejscowości Lisów położonej w gminie Lubartów. Wniosek dotyczący Tomasiaka nie czekał jak ten w sprawie Kardasza ponad miesiąc w zamrażarce przewodniczącego, lecz został w trybie ekspresowym wprowadzony razem z wnioskiem Gregorowicza na obrady 26 czerwca. Okazało się także, że przewodniczący CZOP nie zaprosił na sesję wnioskodawców. Zgodnie ze statutem osoba, która nie została zaproszona, może zabrać głos wyłącznie po tym, jak zgodzą się na to radni. Panie Przewodniczący, ja zanim podpowiem cokolwiek, to chciałem zgłosić wniosek formalny o to, żebyśmy dopuścili wnioskodawców do wypowiedzenia się w tej kwestii, bo chcielibyśmy wiedzieć i usłyszeć uzasadnienia co kierowało tymi osobami, że złożyły te wnioski do pana przewodniczącego i pana burmistrza. Dlatego zgłaszam formalny wniosek, aby przegłosować, żeby dopuścić do głosu pana Grzegorza Gregorowicza oraz pana Witolda Mazura. Nie wiem, czy pan Witold Mazur jest na sali, bo nie wiem, który to jest. To chyba ten pan, tak? Tak, bo pana Gregorowicza znam. To zgłaszam formalny wniosek, żeby te dwie osoby do głosu dopuścić. Ja myślę, że będzie czas na zapytanie tych osób w innych warunkach, w spokojniejszym klimacie. Natomiast, czy ktoś z Państwa radnych ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? W tej chwili zastanawialiśmy się nad takimi opcjami. Po przepychankach słownych wniosek Tomasiaka został przegłosowany. Wniosek złożyłem dlatego, że Tomasiak pobudował dom w Lysowie, nie po to, żeby się dla niego przyglądał jako na pomnik, tylko po to, żeby w nim mieszkać. A druga sprawa, jego sprawa się zmieniła na tym, że był kawalerem, a teraz został żonaty. Nie wybudowała tego domu jego żona, ani jego teściowa. To uważam, że mandat jego powinien wygasnąć, bo on mieszka na terenie gminy, a nie miasta Lubartowa.
Druga kwestia sprawy. Tomasiak jest człowiekiem konfliktowym. On rozwalił Dom Kultury. Także jest człowiekiem takim awanturniczym politykiem. Jemu kiedyś rozmawiałem, obleciał Ligę Polskich Rodzin i wiele jeszcze innych prawicowych tych i powiedział poseł Manieko, że nie podda mu nawet ręki. Druga kwestia sprawy, on miał nawet konflikty w poprzedniej koalicji za burmistrza Zwolińskiego, w którym starcie miał z panią Krystyną Pajdo i to miał niesłusznie. To jest człowiek awanturniczy, to jest człowiek nie nadający się do życia. I, tak, panie Witoldzie. I na tym wystarczyło. On pobory swoje wywindował, że ma większe pobory jak burmistrz i starosta. Także krótko. Dobrał sobie radę nadzorczo takie, że swoich ludzi po prostu, a jego jest człowiekiem nielubianym, może się nawet wypowiedzieć burmistrz Zwoliński, co z nim miał problemy, bardzo duże problemy, bo on zawsze był w konflikcie z prawem. Wszystko na to dziękuję i wysłuchanie mojej propozycji. Dziękuję. Dla mnie punktem wyjścia do złożenia tego wniosku o wszczęcie procedury wygaszającej mandat było moje wewnętrzne przekonanie, że należy, że już najwyższy czas, żeby zdemaskować jednolitość funkcjonującej w naszej przestrzeni publicznej w Lubartowie pojęć zameldowania i stałego zamieszkiwania z zamiarem stałego pobytu. Proszę Państwa, zameldowanie to jest obowiązek meldunkowy wynikające z ustawy o ewidencji ludności, nie ma nic wspólnego z biernym i czynnym, proszę Państwa, prawem wyborczym. W związku z tym jedyną sankcją za niezameldowanie to jest wykroczenie, czyli jakaś grzywna. Natomiast jeśli mówimy o prawie do bycia radnym i sprawowania mandatu, to oprócz sukcesu wyborczego, to musi być stałe zamieszkiwanie na terenie obwodu, z którego się startuje. Więc jeśli ktoś startuje do Rady Miasta w Lubartowie, to musi mieszkać w Lubartowie, a nie być zameldowany, które to pojęcie w związku z wyborami nie ma. I tutaj, proszę Państwa, mam pewien dokładnie kłopot polegający na tym, że ja jeszcze nie słyszałem publicznej wypowiedzi radnego Kardasza, gdzie on właściwie jest zameldowany i gdzie on mieszka. Nie znam jego stanowiska, rozumiem, że nie znamy jego stanowiska, jego osobistego stanowiska. Co on o tej sprawie sądzi? Bo jeśli sądzi, że jest zameldowany w Lubartowie i mieszka w Szczekarkowie i to jest w porządku i twierdzi, że jakby prawo pozwala mu na bycie radnym w Lubartowie, to ja szanuję ten pogląd, aczkolwiek uważam, że jest błędny i uzasadnia, żeby ten mandat stracił. Natomiast jeśli uważa, że on nie mieszka w Szczekarkowie, tylko mieszka w obwodzie, czyli tam, gdzie jest zameldowany, to uważam, że mamy do czynienia nie z wykroczeniem, ale z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach urzędowych, takich jak na przykład w oświadczeniu majątkowym. I teraz już, Asia, przejdę do meritum sprawy. Proszę Państwa, ja swego wniosku nie opieram o powszechnie o powszechną informację, która krąży po Lubartowie, tylko ja swój wniosek opieram o dowody materialne i osobiste doświadczenie. Ja kilka lat temu brałem udział wraz z licznym gronem moich kolegów i koleżanek w obsiedlinach domu pana Kardasza w Szczekarkowie i składałem się nawet na Państwa prezent obsiedlinowy. Ja wielokrotnie byłem w tym domu osobiście, natomiast praktycznie nigdy nie byłem w jego lokalu, który on zajmuje w Lubartowie. Proszę Państwa, w wypowiedziach publicznych pan Andrzej Kardasz stwierdza, że posiada różne nieruchomości, w tym w Szczekarkowie i lokal mieszkalny w Lubartowie. Z doktryny prawa wyborczego nie wynika, żeby inne elementy niż stałe zamieszkiwanie brały udział w określeniu, czy ma prawo do sprawowania mandatu, czy nie. Bo przecież jeśli uznamy, że majątek jest takim, proszę Państwa, jakby prawem,
To przecież ja powołam się na dowody ludzi, którzy są na tej sali, ponieważ ja nie muszę ich zgody uzyskiwać, bo to są jakby dane publiczne i dotyczy osób publicznych, to powiem tak. Pan obecny burmistrz Bodziacki, proszę Państwa, on posiada znaczny majątek osobisty, uwidoczniony w oświadczeniu majątkowym i nie jest ten majątek umiejscowiony w Lubartowie. Czy to oznacza, że nie ma, proszę Państwa, prawa i nie miał prawa do startowania w wyborach samorządowych w 2010 roku? To, nie. Miał prawo do startowania Gregorowicz, jako... Panie Gregorowicz, to jest inny temat, no nie będziemy się... Ale panie przewodniczący, ja już kończę. Chcę tylko pokazać, że posiadanie lokalu mieszkalnego w Lubartowie nie jest dowodem na stałe zamieszkiwanie w Lubartowie. Bo jeśli przy okazji pan radny udowadnia, że ma lokal mieszkalny w Lubartowie, rozumiem, że w sensie udowodnienia, że ma prawo do wybierania w Lubartowie, to powiem tak. On ma 1/10, proszę Państwa, prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal 40 parę metrów, to pan radny Kardasz ma 4 metry kwadratowe. Czy z tego wynika jego prawo do sprawowania mandatu? Uważam, że nie. Wiele innych materiałów dowodowych wskazuje, że pan radny Kardasz w rzeczywistości mieszka w Szczekarkowie. Proszę Państwa, jest wiele dowodów materialnych, są do tego odpowiednie instytucje, żeby orzec na podstawie tych dowodów, czy gdzie w zasadzie pan radny Kardasz mieszka. No dam dla przykładu. Ale może chwileczkę, więc miało być kilka zdań, a pan tutaj kilka kwestii, zaczyna się cały proces i odwoływania radnego. Proszę, na dzisiaj wystarczy. Dziękuję panu. Podsumuję, na panie przewodniczący, na pan mi już blokuje wypowiedź dotyczącą wyłącznie. Więc rada głosowała na kilka zdań. Pan już temat burmistrza poruszył, inne tematy, więc dziękuję panu. A to przejmuję do wiadomości. No. Po odebraniu głosu Gregorowiczowi przewodniczący CZOP nie chciał dopuścić do głosu radnego Tomasiaka. Radny Jacek Mikołaj Tomasiak, w jakiej sprawie? W tej sprawie. Ale tutaj był pan w dyskusji. Nie, ja proszę na początku wniosek formalny o udostępnienie prawa wypowiedzi, a to jest zupełnie coś innego niż uczestnictwo w dyskusji. Ale krótko. Dziękuję panu radnemu Wróblewskiemu, że zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię w tym, co się dzisiaj dzieje na tej sali. No, mianowicie zwrócił uwagę, że jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. I proszę sobie porównać dwie wypowiedzi i proszę zwrócić uwagę, czy sami państwo czulibyście się urażeni, gdyby ktoś zarzucił państwu, że działacie państwo niezgodnie z prawem, bo to najpoważniejsza rzecz, którą usłyszałem z tej mównicy, że rzekomo pobieram wynagrodzenie większe od starosty i od pana burmistrza oraz że doprowadziłem do likwidacji LOK i tak dalej oraz kłótliwy i tak dalej, i tak dalej. Padło dużo inwektyw, a żadnych argumentów. A argument, proszę Państwa, jest taki, że ja z chęcią bym się poprosił tutaj wnioskodawcę, żeby przynajmniej ten wniosek przeczytał. Ten wniosek, który złożył, żeby przynajmniej go przeczytał, bo chciałbym wiedzieć, czy ten wniosek został złożony świadomie, czy też ten wniosek został podpowiedziany, czy też ten wniosek został podsunięty. Dlaczego mam takie wątpliwości, proszę Państwa? Ponieważ po pierwsze